czy grupa, która ma jakikolwiek... Pani Dorota na co dzień pracuje w starej piekarni na Psim Polu. Jak mówi, to miejsce, gdzie każdy może napić się kawy i porozmawiać. Niedawno w kawiarni udało jej się zorganizować pewien nietypowy projekt. Podczas tego projektu uczestnicy, mieszkańcy Psiego Pola brali udział w darmowych takich warsztatach ceramicznych, podczas których każdy mógł stworzyć swój kafel związany oczywiście z psami, tak chcieliśmy, żeby podkreślić rangę tego Psiego Pola. Powstało mnóstwo fantastycznych kafli, które na stałe zdobić będą ścianę starej piekarni właśnie na Psim Polu przy ulicy Krzywoustego 310A. Oficjalne otwarcie wystawy 20 grudnia. To nie jedyna inicjatywa organizowana w ostatnim czasie przez wrocławian. Nietypowego zadania podjęła się także pani Jacqueline. Miałam okazję zorganizować projekt Happy Brain na temat żonglowania. To był projekt skierowany dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Oba pomysły zostały zrealizowane w ramach programu Mikrogranty, który polega na organizacji działań z dziedziny sztuki, animacji, edukacji kulturalnej czy aktywizacji społecznej. Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie finansowe i udział w specjalnych szkoleniach. Wybraliśmy 12 osób na podstawie zgłoszeń, która brała udział w cyklu spotkań, warsztatów i wykładów prowadzonych przez osoby, które już z nami współpracowały w ramach mikrograntów, a także różnego rodzaju aktywistów, animatorów kultury, którzy prowadzili zajęcia. Spotykaliśmy się, uczyliśmy się, jak pisać projekty, jak kalkulować te projekty. Zdobywaliśmy doświadczenie też poprzez słuchanie, jak te projekty u innych przebiegały, u innych działaczy. Także no, moc doświadczenia i inspiracji przede wszystkim dla tego, żeby zrobić coś samemu, nauczyć się działać we własnej przestrzeni, tam gdzie żyjemy i ją rozkręcać. Wśród 30 zrealizowanych przez cały rok projektów można wymienić warsztaty plastyczne, literackie, działania dokumentujące Wrocław i jego historię i te zmieniające najbliższą okolicę, albo pokazujące kulturę w niecodziennych odsłonach, na przykład przez organizację kina plenerowego. Jeden z projektów nosił nazwę Wędrujący Stoliczek, który zatrzymywał się w różnych miejscach na osiedlu Karłowice, a z którego przekąski mógł spróbować każdy z przechodniów. Te mikrogranty służą też troszkę, wydaje mi się, poza oczywiście tym, żeby wspierać lokalnych aktywistów, temu, żeby w ogóle pokazać wrocławianom, że Wrocław jest ich i że mogą, tak jak nasze hasło głosi, wziąć osiedle, wziąć miasto w swoje ręce i poznać swoich sąsiadów, zrobić coś dla swojej najbliższej okolicy, zintegrować się. Marta Laburda, Echo 24.